Miała dotrzeć do nas zima, jakiej nie widzieliśmy od dawna. Siarczyste mrozy i śnieżne zawieje wciąż zostaną jedynie w pamięci sprzed lat. To nie oznacza jednak, że nie doznamy spadku temperatur. Będą w województwie miejsca, gdzie nocą słupki rtęci będą wskazywały minus 20 stopni. W naszym regionie będzie jednak trochę cieplej. Te temperatury mogą być raczej bliżej tej górnej granicy, czyli raczej minus 12, minus 11. Takie wartości na termometrach będą na pewno mierzone. Natomiast w dzień tutaj temperatury będą ujemne. Nie będą może to jakieś bardzo duże spadki, no ale przez cały ten okres prognostyczny, czyli do końca tygodnia, będą one wynosiły od minus 7 do minus 4. Jeśli zaś chodzi o opady śniegu, to mają one się pojawić głównie w dolnośląskich górach. Tam przybyć ma nawet do 10 cm świeżego puchu. W naszych rejonach zobaczymy opady, ale raczej niewielkie. To nie będzie taki śnieg, który znamy powiedzmy z obrazków z lat 70., który spowoduje, że od razu będą musiały wyjechać ogromne wirniki, żeby odśnieżyć drogi czy ogromne pługi. Ale praktycznie każdego dnia przez ten nadchodzący tydzień w województwie dolnośląskim są prognozowane opady śniegu. No to myślę, że jest też dobra informacja dla najmłodszych mieszkańców, ponieważ są teraz ferie, więc myślę, że będą mogli troszkę ten czas spożytkować na zewnątrz. Wszystko wskazuje na to, że nie mamy większych powodów do obaw. Zawsze warto jednak pamiętać o odpowiednim ubraniu, jeśli wybieramy się na dłuższy spacer.